cześć. Dziś pokażę Wam wesele z paniówek oraz przecudny plener z Pragi. Zobaczycie, jak było i troszeczkę zza kulis. Zapraszam! Jesteśmy w paniówkach. Biały dom w paniówkach. Takie przecudne miejsce. Na pewno fota będzie. Miało dzisiaj padać, pogoda nas troszeczkę zaskoczyła. Pozytywnie. Mamy słoneczko, troszeczkę wiecznie, ale ciepło. Idziemy zobaczyć, jak tam Angelika, czy już się pomalowała. No to idziemy do samochodu. Pani młoda Angela jedzie na swój ślub. My po przygotowaniach, a Marcin już czeka w kościele. Spotykamy się przed ołtarzem. Dobra, Państwo, jesteście tutaj stąd? Panie Fniki, jesteśmy po pięknym ślubie. Pani, jak sama nazwa wskazuje. Cześć. Na zegarze wybiła 11:00. A ja czekam na Angelikę i Marcina. Dzisiaj Czechy, Praga. Jesteśmy już na miejscu. Czeska Praga jest przepięknie, ledwo co zdążyliśmy na wschód, ale jest cudnie. Jechaliśmy tutaj 5 godzin, one mnie. Trasa minęła bardzo szybko. Marcin po drodze nie zasnął, choć tiry na niego zjeżdżały i było dosyć momentami niebezpiecznie. Ale daliśmy radę i jesteśmy na miejscu. Działamy za chwilkę most Karola, a tymczasem wzgórze. Nasza cudowna para i wspaniały operator filmowy! A my chcemy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich śpiących. Ładnie. Obejdziemy się rano. Z przepięknej Pragi. Z przepięknej Pragi, tak jak Angela mówi, o godzinie 6 rano, którzy nie widzą tych pięknych, cudownych widoków. Pójdziemy. Idziemy szukać kolejnych miejscówek, żeby pięknie uchwycić oszałamiającą Pragę. Co, szuka mi sygnału w ogóle? Idę właśnie z Michałem ze studia 4K. A ja z Karoliną. A ja z Karoliną ze studia A. Tak, wspaniale się nam współpracowało, plener był udany, mega. Na piątkę. Prawda. Zobaczymy efekty. Zobaczymy, oj, zobaczymy efekty. Moja pierwsza i najlepsza sesja. Najlepsza na kupon. O, to nam bardzo miło. Prawda, Michale? Tak, bardzo. Polecamy serdecznie, a zdjęcia, że tak powiem, przekonają największych zamiarków. Tak, mamy nadzieję. W tym temacie. Tak, bo warto nie położyć się po prostu spać, tak? Bardzo i wyjechać wcześniej nad jędranem, albo późno w nocy, żeby to przeżyć. Bo tylko wschód słońca i tylko z taką ekipą i tylko w Pradze. Polecamy.
Jesteśmy właśnie na postoju. Musimy sobie zrobić małą przerwę, bo Marcina troszeczkę zmogło, a trasa była bardzo długa. Wyjechaliśmy o 11 w nocy, po 11. Wyjechaliśmy po 11. Marcin zwyczajnie był niewyspany po swoim weselu w sobotę, w niedzielę poprawiny, w poniedziałek organizacja i zamykanie wszystkich spraw związanych z weselem na sali. No i wtorek decyzja, jedziemy na plener. Plener się udał znakomicie, to zresztą zobaczycie w naszych materiałach. Na pewno będzie link do bloga, w którym ukażą się materiały. Pogoda nas zaskoczyła, ponieważ to jest chyba jedyny dzień, w którym jest jakaś luka pogodowa na słoneczko. Dlatego nie bójcie się ryzykować z plenerami. Plener w każdej pogodzie jest ekstra, a nuż się uda, że nas coś zaskoczy. Więc było, podsumowując, było przepięknie. Zrobiliśmy tam i z powrotem prawie 1000 km. Mój licznik na telefonie pokazał dzienny limit przekroczony. 10 tysięcy kroków po 2 czy 3 godzinach pleneru, co jest bardzo dobrym wynikiem. Praga piękna. Miejscówek nie odkryliśmy wszystkich, bo nie byliśmy w stanie, bo wschód słońca tak szybko mija i żeby się skupić porządnie nad jednym miejscem i fajnie je obstrykać, to nie jesteśmy w stanie wszystkich miejscówek przejść. Ale Praga w dalszym ciągu nie odkryta, więc kto wie, następne plenery może z Wami. W Pradze bardzo dużo Chińczyków robiących sobie sesje. Myślę, że to jest też taki standard, który jest we wszystkich stolicach europejskich, gdzie ci Chińczycy przyjeżdżają. Robią sobie plenery ze swoimi fotografami w przeróżnych kreacjach. Te sesje wyglądają całkowicie inaczej niż nasze. W momencie, kiedy myśmy fotografowali z 3 fotografów ze swoimi parami, wszystko to były pary azjatyckie. Ciekawe bardzo, wszyscy o wschodzie słońca, a oprócz tego z 5 innych na mieście.